Kaplica relikwii na Jasnej Górze jest to dolna część większego obiektu. Jak wchodzimy do bazyliki, widzimy kaplicę Serca Pana Jezusa, a schody prowadzące w dół wprowadzają nas do tej kaplicy świętych relikwii na Jasnej Górze. Kaplica XVII-wieczna, wystrój taki barokowo-klasycystyczny już z początku, właśnie z przełomu XVIII-XIX wieku, gdzie są witryny, w których znajdują się relikwie przeróżnych świętych. W wielu miejscach były zbierane relikwie w różnych miastach, klasztorach, sanktuariach, również na Jasnej Górze relikwie były też zbierane różnych świętych. To też oznaczało, ile tych relikwii jest, jaki jest status danego miejsca. Zresztą no, jest to część naszej wiary, jakby już to jest relikwie dawniej. Odprawiano mszę świętą po ołtarzach, teraz gdzie były wmurowane relikwie świętych. A więc jest to takie nawiązanie, jest to taka ciągłość tych, którzy odeszli. Uznajemy ich za tych, którzy są w niebie, cieszą się oglądaniem Pana Boga i no, my chcemy jakby za nimi nadążyć. Jedyny problem jest taki, że ta kaplica nie jest dostępna dla pielgrzymów, dla zwiedzających. Można podejść do takiej barokowej kraty, zerknąć do środka, ale niestety ona nie jest na co dzień udostępniana. Tutaj dla Paulinów istotne są relikwie świętego Pawła, pierwszego pustelnika. Zawsze co roku w styczniu są tak zwane pawełki, kiedy są ucałowywane relikwie w specjalnym relikwiarzu ozdobnym, relikwie świętego Pawła, pierwszego pustelnika.